Robert Burnejka zdradził nam, jaka kwota miesięcznie jest potrzebna do tego, żeby godnie żyć. Można zarabiać milion i może brakować, wyznał sportowiec. O jakich więc pieniądzach mowa? Robert Burnejka na jednym z ostatnich eventów rozmawiał z reporterką Jastrząb Post, Karoliną Motylewską. W wywiadzie odniósł się m.in. do rozstania Akopa i Sylwii Szostaków, którzy kilka dni temu wydali w tej sprawie oświadczenie. Robert Burnejka o rozstaniu Akopa i Sylwii Szostaków. Robert, zapytany o Szostaków, powiedział, że jako para uchodzili za wzór. Choć trudno było mu określić, czy ich rozstanie jest już ostateczną decyzją, to stwierdził, że kiedy pokazuje się w sieci, że wszystko układa się cudownie, to w rzeczywistości może być zupełnie inaczej. Przypomnijmy, że Sylwia i Akop do ostatnich chwil przed ogłoszeniem rozstania dodawali wspólne zdjęcia i nagrania, które nie wskazywały na kryzys w ich małżeństwie. Fani od razu podchwycili ten temat i zarzucili Szostakom nieszczerość. Ile zdaniem Roberta Burnejki trzeba zarabiać, aby godnie żyć? Korzystając z okazji, zapytaliśmy Roberta o to, o co często pytamy inne gwiazdy, ile trzeba zarabiać, żeby godnie żyć? Sportowiec bez wahania odpowiedział, że to zależy od tego, jakim jest się człowiekiem i jak się wydaje pieniądze. Zależy od osoby, można zarabiać milion i może brakować, bo na przykład codziennie lecisz helikopterem. Ale można zarabiać 10 czy 20 tysięcy i godnie żyć, jego zdaniem ważniejsze jest to, ile wydajemy. Więc to zależy nie, ile zarabiasz, ale ile wypuszczasz z dymem, podsumował, podzielacie zdanie Roberta?